Cześć, witam w kolejnym projekcie Demko. Dzisiaj będzie niewielkie, ale mam nadzieję, że treściwe i gdzieś tam wzbudzi Wasze zainteresowanie, może czymś tam Was jednak zaciekawie, więc jeżeli czekałyście, zapraszam serdecznie do oglądania. Pierwszym kosmetykiem, który chciałabym Wam pokazać, słuchajcie, dałam radę z tym balsamem. To jest mega duża pojemność, bo tutaj mamy aż 500 ml, pół litra balsamu za 7 zł z Lidla. Pokochałam go całym sercem, przyznaję. I teraz tak, może w pierwszej kolejności, czy to jest faktycznie kosmetyk naturalny? Tak, jak najbardziej. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, sprawdzajcie sobie składy INCI, czyli te składy, które są tutaj właśnie podane po łacinie i po angielsku, w zależności od nazwy surowca, i będziecie wtedy mogły zobaczyć, czy faktycznie nie ma tu żadnych substancji, które są podejrzane i które nie powinny znajdować się w kosmetyku naturalnym. Jeżeli chodzi o tę wersję balsamu, to jest wersja odżywcza i na chwilę obecną tylko i wyłącznie ona w Lidlu ma ładny skład, natomiast trzymam mocno kciuki za to, żeby Cien z Lidla wypuszczał więcej tego typu fajnych kosmetyków. I czasami jest tak, o tym chciałabym po raz kolejny, ale dla osób, które pierwszy raz na przykład są gdzieś tutaj trafiły, bardzo mi miło, cześć. To jeszcze chciałabym właśnie wspomnieć, że jeżeli chodzi o półki w Lidlu, to wymieszane były kiedyś te balsamy z różnymi składami. One wyglądały dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo, etykietka ta sama, wszystko to samo. Potem gdzieś tam się, nie wiem, były jakieś tam, dyskutowałyśmy z dziewczynami, że niektóre miały na przykład nazwę 24 godziny, któreś tam miały 48, te składy, inne buteleczki, wyższe, niższe, trochę inny kształt. Słuchajcie, nie, po niczym tego nie szło innym poznać, tylko i wyłącznie po tym, że trzeba było sprawdzić skład INCI i niektóre po prostu inne partie miały ładny skład, inne niestety nie. Więc po prostu nie ma tutaj pójścia na łatwiznę, tylko faktycznie się sięgamy, sprawdzamy po składzie INCI, jak on wygląda. Z tego co pamiętam, one się różniły przede wszystkim tym, że w tym, którego ja bym nie zastosowała, była parafina, a ten właśnie drugi tej parafiny nie miał i tam jeszcze kilku innych substancji, ale jakby ta parafina jest taka najłatwiejsza do rozeznania, bo to jest po prostu parafinum liquidum. Jest też wersja nawilżająca, ona parafiny nie ma, ale tam ma różne inne substancje, m.in. silikony, które nie powinny być wykorzystywane w kosmetykach naturalnych. To jest wtedy taka wersja z jasno-niebieską zakrętką, absolutnie tego nie mogę polecić. Natomiast ta wersja odżywcza bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, bo po pierwsze mega przystępna jakby cena do jakości tego kosmetyku, no i do pojemności, i on jest, to jest wersja odżywcza, więc jest bardzo gęsty, bardzo treściwy i być może nie każda skóra go polubi, bo na przykład u mnie na skórze on się nie wchłaniał tak całkowicie, zostawiał na skórze lekko wyczuwalny film, on nie był tłusty, ale też nie był taki aksamitny, jakby całkowicie, że to się wchłonęło. Było czuć, że ta warstwa na skórze zostaje, niemniej jednak mi to na przykład nie przeszkadzało, bo smarowałam się tym głównie na noc, natomiast pięknie pachniał, typowo taki zapach białej kosmetyki. Kosmetyki pielęgnacyjne Nivea, kosmetyki pielęgnacyjne DAF, to jest właśnie ta nuta zapachowa, ja bardzo tego typu zapachy właśnie lubię, stąd też on bardzo przyjemnie też działał na mnie, jeżeli chodzi właśnie o takie bardziej takie doznania aromaterapeutyczne, i wystarczył na bardzo długo. No to jest pół litra balsamu i muszę Wam szczerze powiedzieć, że w tym momencie ja szczerze nie mam ochoty próbować jakiegoś nowego balsamu nawilżającego, bo po nim, tak systematycznie stosowanym, skóra była tak mięciutka i tak gładka, że ja byłam mu w stanie wybaczyć to, że on właśnie gdzieś tam jest taki trochę jakby, no zostaje ten film na skórze. Bardzo mi się podobało efekt, jaki widziałam na skórze, dlatego chciałabym po niego sięgnąć po raz kolejny. Ja wiem, po raz kolejny właduję się w opakowanie, które będę miała przez kilka miesięcy, ale szczerze Wam powiem, że on bardzo mi się dobrze spisuje, bardzo podoba mi się to, jaki efekt po nim widzę, i jeszcze dodatkowo to, że mogę kupić tak świetnie nawilżający balsam w cenie 7 zł, wiecie, to po prostu samo do mnie przemawia. Ja go używałam z powodzeniem również do pielęgnacji dłoni, przestałam mieć osobny krem do rąk w łazience, tylko po prostu jego sobie wykorzystywałam też do pielęgnacji dłoni i świetnie się właśnie spisywał, zwłaszcza że dłonie zazwyczaj są bardziej suche niż pozostała część ciała, więc akurat na dłonie taka kropeleczka i ona się wtedy bardzo fajnie wchłania. W samych superlatywach mogłabym długo opowiadać. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że w ogóle w Lidlu coś takiego możemy znaleźć i szczerze zachęcam, żeby zwrócić na niego uwagę. Kolejny kosmetyk jest to mleczko Rosadia. Jest to mleczko, które jest całkiem treściwe, gęste i lubi zostawiać taką tłustą warstwę, znaczy tłustą, ona jest po prostu wyczuwalna zapewne w zależności od tego, jak wasza skóra reaguje. Czasami u niektórych osób może być uczucie takiej tłustości, u innych osób to się może gdzieś tam dobrze wchłaniać. Mi się ta formuła podobała, ze względu na to, że ja dopiero po umyciu twarzy, jeszcze przed tonizacją, kiedy skóra jest właśnie tylko osuszona, wykonuję rolowanie twarzy. I dzięki temu, że on zostawiał taki troszeczkę film na skórze, roller mi się nie brudził, a jednocześnie nie miałam żadnego uczucia dyskomfortu, ściągnięcia i mogłam spokojnie przeprowadzić sobie taki szybki masaż rollerem. Nie przepadam za zapachami jednak Rosadii, gdzieś te olejki eteryczne, które tutaj są, one są dość mocno wyczuwalne. I nie jest to moja ulubiona nuta zapachowa, niemniej jednak tolerowałam ją, zużyłam całe opakowanie. Czy do niego wrócę? Znając wszystkie z Sylveco mleczka, myślę, że prędzej wrócę do arnikowego z Sylveco, bo właśnie podobne miałam odczucia po arnikowym z Sylveco, że również zostawał taki właśnie lekki film, ale tam nie ma dodatku olejków eterycznych i po prostu ten arnikowe mleczko z Sylveco ma taki typowy zapach kosmetyku, który nie jest perfumowany. Taki swój charakterystyczny, ale gdzieś dla mnie przyjemniejszy niż olejki eteryczne, natomiast wiem, że niektóre osoby takiego kosmetyku nieperfumowanego po prostu nie są w stanie używać, bo im to właśnie śmierdzi. No, zapachy zależą tak naprawdę od tego, jakie my mamy preferencje i wtedy na przykład dla nich takie olejki eteryczne są lepsze. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Rosadię, głównym takim składnikiem jakby przewodzącym to są różnego rodzaju oleje różane, czyli na przykład olej z dzikiej róży, olejek oryginalny różany, czyli typowo taka rewitalizacja cery dojrzałej i wzmacnianie naczynek. Kolejny, to jest szampon, który używam sobie niezmiennie już od ładnych kilku miesięcy, czy nawet już mogłabym chyba powiedzieć, że od roku. Tak, nawet mogę już Wam powiedzieć w tym momencie, że od roku ja go używam, bo jest to szampon, który tak dobrze jak on mi się spisuje, to jeszcze żadnego nie poznałam. Podoba mi się to, że po jego zastosowaniu włosy z jednej strony są gładkie, są bardziej proste, ale jednocześnie nie są obciążone nadmiernie, nie powoduje żadnego takiego przyklapu. Przez ten rok ja sobie go stosowałam zamiennie z różnymi innymi szamponami, lepszymi, gorszymi. Niemniej jednak to jest taki ulubieniec, że zawsze musi być u mnie w zapasach i uwielbiam po niego sięgać i dlatego sobie cały czas systematycznie gdzieś tam on się przewija u mnie w pielęgnacji. Kolejny kosmetyk jest to woda różana Make Me Bio. Głównie zużył ją Adrian z uwagi na to, że on miał jakieś takie podrażnienia skóry po różnego rodzaju hydrolatach i zaczął zauważać, że po różanym jest dobrze, nic tam mu się negatywnego nie dzieje, stąd też zaczęłam mu tak jakby przewlekle kupować cały czas różany, różany, różany i niezależnie od tego, jakiej firmy hydrolat różany używa, to właśnie ta cera nie reaguje od razu takim podrażnieniem, zaczerwienieniem. No i właśnie dlatego często mu kupuję tą Make Me Bio, bo ona jest bardzo łatwo osiągalna. W Contigo, w różnego rodzaju mniejszych drogeriach, w których bywam, ona po prostu bardzo często jest. Chyba nawet w Naturze, jeżeli dobrze pamiętam, też właśnie są te hydrolaty Make Me Bio. Z tego powodu po prostu bardzo, bardzo często wykorzystywaliśmy konkretnie Make Me Bio. Kolejny kosmetyk. Laku. Shower Gel. Z kociczką. Słuchajcie, czekajcie, ja Wam może przybliżę, żebyście zobaczyły tą kociczkę. No słuchajcie, takie odważne jest to opakowanie, nie? Ale trzeba przyznać, ja uważam firmę Laku za mistrzów marketingu. Tego, jak oni opisują swoje kosmetyki, no jak potrafią przykuć uwagę taką kociczką, no trzeba im przyznać tutaj, że marketingowo świetne zagranie. I tak, jeżeli chodzi o te żele, bo to jest chyba ich jedna z nowości, właśnie różnego rodzaju żele pod prysznic i to, co je odróżnia od tych mydeł w płynie, które mieli wcześniej, to to, że te są oparte o SCS, a mydła w płynie są oparte o izetion. Ja osobiście zdecydowanie bardziej wolę izetion, bo jest to delikatniejsza substancja myjąca i raczej gdybym już wracała do Laku, to do tych z izetionianem. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o te żele, ważne jest też nie tylko jakby sam rodzaj substancji myjącej, ale również jego stężenie. Widzę, że jeżeli chodzi o Laku, oni gdzieś tak jakby trochę się specjalizują w tych substancjach myjących. Być może właśnie tutaj jakieś tam różnice w tych stężeniach są, żeby to było tak dobrane, żeby było delikatne dla skóry. I jeżeli chodzi o ten żel, to to, co mnie bardzo zadziwiło, on jest pewnego rodzaju śliski. I nie wiem, czy to jest właśnie kwestia tego, że na przykład tutaj tego SCS-u, pomimo tego, że on już jest na drugim miejscu w składzie, tak, jest go mniej niż w innych środkach, czy może tutaj jest po prostu więcej jakiejś gumy, która powoduje taki efekt śliskości na skórze, natomiast było to zachowane i co więcej, W tym żelu nie da się myć gąbek do makijażu, a mycie pędzli jest mega utrudnione. Właśnie przez tą taką śliską formułę miałam wrażenie, że to w ogóle nie chce mi wnikać do gąbki. Ja miałam taki problem, że ja tą gąbeczkę zazwyczaj, wiecie, gdzieś tam sobie żelem czy szamponem jakimś ją namydlam, napieniam i później ja ją tak ściskam, żeby ona trochę tam do wnętrza też wniknął ten kosmetyk myjący, no bo wiadomo, jak nakładam podkład, prawda, no to od razu to nie zostaje zazwyczaj tylko na powierzchni tej gąbeczki, tylko troszeczkę ona go wpija, więc chcę dokładnie wypłukać tę gąbeczkę, żeby dokładnie się oczyściła też w środku. Jeżeli właśnie chodzi o ten żel, to miałam ten problem, że on się nie chciał tak wpić w tą gąbkę, tylko on spływał z niej i nie miałam możliwości umycia tej gąbki odpowiednio, cały czas mi na tej gąbce zostawała plama i mam wrażenie, że to jest też kwestia tego, że jakby ten SCS, czy te substancje myjące, które tutaj są, one nie działają aż tak silnie na skórę, że właśnie one nie działają aż tak mocno na nią drażniąco, wysuszająco, tylko właśnie gdzieś i łatwiej jest spłukiwalny ten żel. Więc jest to coś innowacyjnego. Pierwszy raz mam z czymś takim styczność, jeżeli chodzi o żele oparte o SCS, ale mimo wszystko muszę Wam powiedzieć, że będę wracała do tych opartych o izetionian, jednak jest to takie delikatniejsze. Nie było tutaj czegoś takiego, żebym ja na przykład miała wrażenie, że nie wiem, skóra jest bardziej sucha, żeby mi coś przeszkadzało. Absolutnie nie, to jest tylko taki mój świadomy wybór, że jeżeli mogę wybrać kosmetyki oparte o te delikatniejsze substancje myjące, to ja to po prostu preferuję. Natomiast ten żel, ten kociczkowy, to co wiele osób też czytam na internecie, za co go lubi, zapach. Faktycznie zapach jest taki perfumowy, troszkę kwiatowy. No gdybym miała perfumę o takim zapachu, to byłyby to na pewno ładne, atrakcyjne perfumy. Po prostu jak ja to wącham, to mam wrażenie, że to wącham coś perfumowego, a nie takiego, że czasem wącha się żel i ma się wrażenie, że o, to pachnie, nie wiem, bananem, Laku też ma z bananem, ma z wiśnią, czyli taki zapach, który jest przyjemny, jest ładny, ale perfum o takim zapachu byśmy nie chciały mieć. Tutaj konkretnie nie kojarzy się to z żadnym owocem, z żadnym kwiatem, tylko po prostu z takim perfumowym zapachem. No bardzo, bardzo ciekawy. Kolejny jest to kremik do rąk I Love Vegan Food z Eveline. Eveline nas pozytywnie zaskakuje, wypuszczając jakieś tam kosmetyki o całkiem ładnych składach, chociaż jeżeli chodzi o całą tą serię I Love Vegan Food, nie jest ona taka całkowicie super hipernaturalna, tylko właśnie z tej serii dwa kremy. Ten zielony i taki różowy, ja w zeszłym denku Wam pokazywałam, różowy również ma ładny skład, żółty z mango, już niestety ten skład jest całkowicie zgoła inny, więc ja tylko te dwa polecam, różowy i właśnie zielony. Jaka jest różnica pomiędzy nimi? Mam wrażenie, że różowy był ciutkę gęstszy, ten jest troszeczkę lżejszy. Zapach różowy był taki słodkawy, ten ma taką nutę jakby trochę trawy, taka, jak kojarzycie ten zapach, który często jest po skoszeniu trawy, taki świeży, ale nie z nutą orzeźwienia, tylko po prostu taki świeży, trawiasty. Coś podobnego tutaj wyczuwałam, więc naprawdę bardzo przyjemnie mi się używało ten krem do rąk i ja go mega szybko zużyłam, bo faktycznie ten zapach gdzieś sprawiał, że chętnie po niego sięgałam. Jeżeli chodzi o uczucie nawilżenia, bardzo dobre, bardzo mi to pasowało i te kremy są na tyle lekkie, mają tę konsystencję i dobrze wchłanialne, że jeżeli nie lubicie takiego efektu tłustości na rękach, to one fajnie się sprawdzają jako takie kremy torebkowe, szybko wchłanialne. Kolejny kosmetyk, słuchajcie, bronzer Lovely Golden Glow numer 2. To jest jeden z niewielu kosmetyków do makijażu, które ja faktycznie zużywam, bo chyba jeszcze nigdy nie było tak, żebym ja zużyła całkowicie do zera jakiś bronzer, natomiast od kiedy zaczęłam używać te Golden Glow z Lovely, one bardzo mi pasują gdzieś do mojej karnacji, nie lubię, kiedy mam jakąś taką płaską plamę na policzku i one właśnie są takie, że trzeba naprawdę się namęczyć, żeby spowodowały plamę. Zaczęłam już używać kolejny, więc to jest taki mój faktycznie ulubieniec, który się przewija systematycznie. Kolejna kredka, również to jest Wibo. Wibo i Lovely to jest ta sama firma, tylko inne marki. Jeżeli chodzi o Wibo, no jeżeli chodzi o te kosmetyki Wibo i Lovely, no to robiłam Wam właśnie taką analizę INCI kosmetyków, które mają ładne składy, które polecam, które tam ewentualnie mogłabym Wam polecić. I właśnie jeżeli chodzi o tą kredkę Feather Brow, jak najbardziej ja ją bardzo lubię i no zdarza się również, że ja je kończę. Przez jakiś czas używałam pomad z Couleur Caramel i uważam, że jeżeli chodzi o pomady z Couleur Caramel, ten efekt takiego wyrysowania brwi jest ładniejszy, ale oni mają dość wąską gamę kolorystyczną. Wibo też, bo są tylko dwa rodzaje, ale jeżeli tak jakby wzięłam pełną gamę pomad z Couleur Caramel i właśnie te dwie kredki, które są z Wibo, to jednak ta ciemniejsza wersja Dark Brown, ona mi najbardziej odpowiada. I ja ją sobie tak używam, co mogłyście zobaczyć w ostatnich chat make-upach, że najpierw rysuję sobie brwi I później robię baking brwi, bo wtedy właśnie ta brew wygląda tak bardziej naturalnie i właśnie ta najciemniejsza, co była, ja byłam w szoku, że tak ciemna kredka może się u mnie spisywać, ale ona nie jest taka strasznie ciemna, tak mam takie wrażenie jak, nie wiem, że prawie czarna, tylko to jest taka ciemna czekolada i to jak najbardziej mi odpowiada. O, jeden z niewielu nienaturalnych kosmetyków, które można u mnie znaleźć, czyli hybrydy do paznokci. Pisałyście mi, że chciałybyście, żebym Wam też takie właśnie pokazywała kosmetyki i to jest akurat że do Frencha po prostu lakier. Lubiłam go, jeżeli chodzi o kolor, bardzo mi się podobał, bo to był taki neutralny, różowy, półtransparentny kolor, właśnie taki typowo do Frencha, który nie miał żadnych drobinek, więc on mi się bardzo podobał, no ale już po prostu go zużyłam. Ja robię sobie sama hybrydy, robię je systematycznie z uwagi na to, że nie ma tak naprawdę czegoś takiego jak całkowicie naturalny lakier do paznokci. No chyba, że mówimy o jakimś farbowaniu henną, na przykład paznokci, natomiast wiele tych substancji, które jest w lakierach do paznokci, czy właśnie tych lakierach hybrydowych, w żelach, to są substancje, które nie są biodegradowalne, nie można tego nazywać kosmetykiem naturalnym, co z tego, że nie mają niektórych substancji takich potencjalnie rakotwórczych. Zawsze stężenia w kosmetykach są takie, że nie mają działać rakotwórczo. Dla mnie hybryda jest wygodna z tego względu, że utrzymuje się długo na paznokciach, minimum 2 tygodnie, właściwie bardzo często hybrydy usuwam tylko i wyłącznie z tego powodu, że mam odrost na paznokciach, a nie dlatego, że coś mi gdzieś odpryskuje i odpada. Więc ja już od wielu lat noszę hybrydy i dopiero w momencie, kiedy zaczęłam nosić hybrydy, to byłam w stanie zapuścić paznokcie. Zawsze bez hybrydy te moje paznokcie są tak giętkie, delikatne, cienkie, że nigdy ich nie byłam w stanie zapuszczać, stąd nie zamierzam tego przynajmniej na chwilę obecną zmieniać. Ale też czasami się pytacie, czy będę robiła, może czy Wam pokażę, jak robię paznokcie. Nie, bo ja nie jestem wcale specem od paznokci. Ja przyznam szczerze, że nie lubię robić paznokci, nie umiem robić paznokci, bardzo często zalewam skórki, absolutnie nie jestem jakby taką osobą, która jest na bieżąco w tej kwestii manikuru. Nie, ja to dość tak traktuję chałupniczo. Lubię mieć coś na paznokciach, uważam, że dłonie są wizytówką kobiety, chcę, żeby moje dłonie ładnie wyglądały, a szkoda mi czasu, żeby gdzieś jeździć, żeby ktoś mi te paznokcie robił, zwłaszcza, że nie zależy mi na jakichś super, hiper wzorkach, bo ja lubię takie dość stonowane kolory, jednolite, które będą mi pasować na przykład do wielu stylizacji, do wielu jakichś spotkań, wiecie, do klienta też raczej czułabym się chyba niekomfortowo, gdybym przyjechała i zobaczyłby, że ja mam na przykład myszkę Miki na paznokciach czy coś w ten deseń. Więc po prostu jestem w stanie sobie to zrobić sama, ale absolutnie nie czuję się tutaj osobą uprawnioną, która powinna Wam coś o manikurze mówić. Kolejny kosmetyk jest to antyperspirant Cien z Lidla. To są antyperspiranty, więc zawierają solę aluminium. Jeżeli nie widziałyście filmu o aluminium, no to serdecznie Was tam odsyłam, bo tam są wszystkie badania, wszystko opowiedziane dokładnie, więc ja osobiście sięgam po antyperspiranty i tylko i wyłącznie one są w stanie dać mi uczucie świeżości na długi czas, na cały dzień. Jak najbardziej wzorowy skład INCI, żadnych tutaj substancji, które mogą jakoś działać drażniąco, jeżeli chodzi o okolice skóry pod pachami, czy żadnych substancji, które mogłyby działać wysuszająco, żadnych niebiodegradowalnych, więc jak najbardziej tutaj mogę polecić. Jeżeli chodzi o działanie, tak jak Wam mówię, no jestem zadowolona, pełne uczucie komfortu, świeżości przez cały dzień, natomiast jednak osobiście wracam do tej wersji zielonej z aloesem, jakoś uważam, no nie wiem, jakoś tak bardziej mi się podoba jej, nawet może nie tyle działanie, bo działanie jest takie samo, co jakoś tak bardziej ten zielony design do mnie przemawia, nie wiem, to są już takie indywidualne kwestie, kto co lubi. Kolejny kosmetyk to jest eyeliner z Couleur Caramel. Również kosmetyk do makijażu, który jestem w stanie zużyć, chociaż nie zbyt szybko i taki eyeliner wystarcza mi na ładnych kilka miesięcy. Wiecie, że ja jednak lubię kreskę eyelinerem, to jest taki makijaż, w którym ja się najlepiej czuję, który stosuję sobie na co dzień, stąd gdzieś tam te eyelinery zużywam systematycznie. Jeżeli chodzi o naturalne eyelinery, to właśnie Boho Green Makeup i Couleur Caramel. Ale Couleur Caramel mam wrażenie, że jednak jest troszeczkę lepszy, dłużej się utrzymuje, jest troszeczkę bardziej trwalszy, dlatego aktualnie zostaję przy nim. I teraz tak, bo to białe opakowanie, jak zobaczycie, ono jest naprawdę ładne, bialutkie i pomimo tego, że ja jakoś bardzo mocno nie dbałam o ten kosmetyk, w takim sensie, wiecie, że nie uważałam, że on ma zostać czysty, po prostu gdzieś tam on był w takim koszyczku, mam w szufladce koszyczek i on był łącznie z innymi jakimiś tam kredkami, na przykład do ust, do brwi, to mimo tego on gdzieś nie łapie tak szybko, tak łatwo tego brudu, więc nie było problemu utrzymać tą białą biel w czystości, on absolutnie nigdzie się mi nie zarzucił, więc spokojnie jako zdjęcie na Instagram mogłabym mu nawet w tym momencie zrobić. Gdzieś tu troszeczkę widzę, że gdzieś tam jakieś odbarwienie się pojawiło, ale ogólnie myślałam, że po kilku miesiącach użytkowania takiego eyelinera on będzie wyglądał brzydko i będzie mi wstyd go Wam na przykład pokazać, ale nie. Proszę, jak nim wymachuję tutaj. Bardzo ładnie wyglądający produkt. Bardzo mi się podobają te opakowania właśnie przez to, że są takie drewniane, białe, to gdzieś tam trafia do mojego gustu, gdzieś do mnie przemawia. Kolejne kosmetyki makijażowe to znowu są pomadki. To są dwie pomadki, których niestety nie byłam w stanie zużyć, bo ja mam swoje dwie ulubione pomadki. To są też z Couleur Caramel, to są pomadki matowe, błyszczyki, numer 843 i 845. I to są jedyne pomadki, które ja używam na tyle często, że jestem w stanie je zużyć i zdenkować. Te, no niestety, ja je używałam, co jakiś czas sobie po nie sięgałam, ale już upłynęła data ich przydatności, ważności. Tak wiecie, od otwarcia. I niestety, ale już najwyższa pora na to, żeby się z nimi pożegnać. Jak widać, no jeszcze mogłabym coś z nich wycisnąć, ale z uwagi na to, że pamiętajcie, kosmetyki naturalne są troszeczkę jak jedzenie. Tam mamy oleje różnego rodzaju, związki, które mogą być fajną pożywką dla bakterii, dlatego jeżeli upłynął ten okres przydatności, no to trzeba się z tym po prostu pożegnać. A znalazłam swoje ulubione, tak Wam wcześniej mówiłam, więc nie ma żalu, mam inne pomadki. No i ostatnim kosmetykiem, jaki tutaj dla Was mam, to jest maska w płachcie Biofficina Toscana. Bardzo lubię te maski z Bioficiny Toscany z uwagi na to, że raz są w płachcie, więc są po prostu bardzo wygodne. Dwa, jeżeli chodzi o wykończenie, jakie dają, to ono jest takie kremowe. To jest uczucie, jakbyście nałożyły na twarz krem. Nie jako takie serum, coś żelowego, coś takiego płynnego. To faktycznie to jest trochę płynne, bo to jest jak krem, ale taki dość rzadki krem. I uczucie, jakie to daje, to nie jest tak, że się wchłania w skórę i nagle tego nie ma i trzeba coś na tą skórę nałożyć. Nie. Po ściągnięciu tej maseczki macie uczucie absolutnego takiego komfortu, że wszystko jest takie ukojone, fajnie nawilżone, nie trzeba tego spłukiwać. Bo na przykład te Liren Eco Power, które są dostępne tak ogólnie w drogeriach, to też mają ładne składy, ale niestety je trzeba spłukiwać. Tych nie trzeba, więc tutaj duży plus. I to tyle. Mam nadzieję, że któreś z tych kosmetyków były dla Was ciekawe. Jeżeli tak, dajcie mi o tym znać, a być może Wy możecie mi coś ciekawego polecić, co Wy ostatnio zużyłyście. Pamiętajcie, że mamy również taką grupę na Facebooku jak Projekt Denko Kosmetologia Naturalnie i tam zachęcam do wymieniania się opinii na temat zdenkowanych kosmetyków, zwłaszcza, że robienie sobie takiego kosmetycznego rachunku sumienia bardzo pomaga w prowadzeniu takich codziennych rozrachunków na temat tego, co zużyłyście, więc co faktycznie potrzebujecie kupić, a na czym możecie sobie jeszcze zaoszczędzić. Więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!